Rozmowa dnia. A gościem Sygnału Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia jest teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, szef Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Udzielił pan wywiadu Super Expressowi, który dzisiaj się ukazał. Tytuł taki optymistyczny albo pesymistyczny, w zależności od tego, jak to spojrzy, czy butelka pusta, czy pełna. Na razie system nie padł. No to jedni się skoncentrują na tym, że nie padł, inni, że na razie. Ale tak naprawdę sytuacja w szpitalach jest dramatyczna. Słyszymy już o przewożeniu pacjentów na przykład z województwa śląskiego do województwa polskiego, bo tam jest więcej miejsc. To pytam pana także jako praktyka, co teraz można zrobić, żeby ten system był bardziej wydolny. Ja wiem, najłatwiej go odciążyć, gdybyśmy wszyscy byli ostrożniejsi, tak, wszyscy to powtarzają. Dokładnie, ale, tak. Ale w sytuacji, kiedy mamy te 30 tysięcy pacjentów zakażonych COVID-em już w szpitalach wymagających natychmiastowej pomocy, co można, co należy zrobić dalej? No, rząd robi to, co może, czyli tutaj są tworzone dalsze kolejne miejsca covidowe, są uruchamiane kolejne respiratory. Oczywiście powiedziałem o tym piętrze najwyższym, czyli mówiłem o rządzie, ale to samo dotyczy dalszych działań niżej, wojewodów, dyrektorów szpitali, no i wreszcie poszczególnych ordynatorów, czy też lekarzy. Wczoraj będąc w jednym szpitali uniwersyteckim dowiedziałem się też o tym, że praktycznie na najbliższe dni w zasadzie wszystko, co jest planowe, jest wstrzymane i tutaj właściwie każda możliwość jest przygotowywana pod pacjentów covidowych. No bo to w tej sytuacji jedyne rozwiązanie zgodnie z tym, o czym powiedział pan redaktor. No, prawda jest taka, że zresztą to było od dawna mówione również przez profesora Horbana, że jeżeli będą zachorowania utrzymywać się na poziomie powyżej 30 tysięcy, to oczywiście system przez jakiś czas to wytrzyma, no ale nie da się tak tego ciągnąć długi okres czasu, więc to jest rzeczywiście gigantyczny problem i bardzo ważne jest to, aby tych zachorowań w najbliższym czasie było mniej. To a propos profesora Horbana, on mówił wczoraj i powtórzył to zresztą dzisiaj, ja właściwie to mówię od kilku dni, że on uważa, że ten lockdown powinien być przedłużony, nie do 9 kwietnia potrwać, ale dużo dłużej. Pan wczoraj brał udział też w dyskusji w Polsat News, pana współdyskutant, przedstawiciel Lewicy, senator Wojciech Konieczny też mówił o tym, że jest za tym, żeby iść w kierunku ostrego lockdownu jeszcze dalej. To jest scenariusz, który rzeczywiście w tej chwili jest rozpatrywany? To jest pytanie, które należałoby kierować przede wszystkim do rządu, ale w moim przekonaniu tak, to jest coś, co trzeba brać pod uwagę, przynajmniej przedłużenie lockdownu. Tylko prawda jest taka, że perspektywa tego, co będzie po 9 kwietnia, jest jednak na tyle odległą, że no, sytuacja rozwinąć na naprawdę dwóch różnych kierunkach. Z jednej strony oczywiście wskutek jeszcze wzmożonej aktywności okołoświątecznej tych zachorowań może być jeszcze więcej, mogą sięgać wręcz 40 tysięcy, ale może być też sytuacja odwrotna i dlatego tak ważne są te nasze wspólne wszystkich apele o to, abyśmy zrezygnowali z tych aktywności, z których możemy zrezygnować, żebyśmy nie spotykali się z kolejnymi osobami, tylko raczej przebywali w węższym gronie rodzinnym. No i przede wszystkim to, co mówimy od roku. Nośmy maseczki, przestrzegajmy odległości, dezynfekujmy ręce. Czyli wszystko w naszych rękach, a w piątek po świętach, jak rozumiem, będziemy mogli policzyć, bo wtedy już będzie tych kilka dni od świąt, będziemy mogli policzyć, jak tak naprawdę przełożyła się aktywność, czy mniejsza, czy większa społeczna na liczbę zachorowań i wtedy, jak rozumiem, zapadną kolejne decyzje. Cieszymy się, panie pośle, natomiast z wiadomości o tym, że coraz więcej szczepionek do Polski ma dotrzeć. Ja pamiętam takie deklaracje z początku roku, że jesteśmy w stanie szczepić miesięcznie nawet, pamiętam chyba 6 czy 8 milionów, takie wtedy liczby padały. Jak to w tej chwili wygląda? Czy to, że jest tak wielki kłopot, tak wielu pacjentów wymagających pomocy w szpitalach, to nie spowolni też procesu szczepień? Da sobie z tym radę służba zdrowia?
Tak, tutaj nie ma wątpliwości, że możemy szczepić w każdym z tych punktów nawet po kilkadziesiąt, być może nawet po 100 osób dziennie. Problem jest podaż szczepionek. Jeżeli tych szczepionek będzie wystarczająco dużo, to możemy szczepić w jeszcze szybszym tempie niż to, co było deklarowane na początku roku. Prosty rachunek. Jeżeli tych punktów szczepień jest 5 czy 6 tysięcy, może ich być więcej, no bo utworzono tutaj pewne możliwości, również i ustawowe, aby kolejne osoby mogły kwalifikować do szczepień. Ale ja bym chciał się skoncentrować przede wszystkim na tym, co mamy, czyli na tej współpracy lekarzy z pielęgniarką. Lekarz kwalifikuje, pielęgniarka szczepi. To łatwo wyliczyć, że możemy szczepić nawet po kilkaset tysięcy osób dziennie, czyli naprawdę bardzo szybko możemy wyszczepić całe społeczeństwo. Problem polega na tym, żeby te szczepionki były wystarczająco dużej ilości. Tutaj Unia Europejska nie spisała się na medal, jeżeli tak mogę powiedzieć, ponieważ te umowy, wszystko na to wskazuje, które zostały podpisane z koncernami farmaceutycznymi, nie były najlepiej sformułowane. I ten problem szczepionek dotyczy całej Unii. Przypomnę, że Polska w obrębie Unii jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o liczbę I szczepień. stąd też przypomnijmy liczne apele o silniejsze naciski z tej strony. Apelują szefowie rządów o większą stanowczość Komisji Europejskiej wobec wielkich koncernów farmaceutycznych. Ale wspomniał pan o kwalifikowaniu do szczepień, bo mówimy tu o dwóch rzeczach. Jedna to jest samo zaordynowanie już szczepionki pacjentowi. Druga to jest rzeczywiście kwalifikowanie. I tutaj dziś o 9 w Sejmowej Komisji Zdrowia będzie rozpatrywany projekt, który rozszerza listę tych zawodów, których przedstawiciele będą mogli do szczepienia kwalifikować. To jest zniesienie jakiegoś wąskiego gardła. Mamy z tym problem w tej chwili. Z tego, co było mówione na posiedzeniu komisji, bo przypomnę, dzisiaj wraca projekt senacki. Raczej nie projekt senacki, tylko poprawki senackie wracają do nas. A więc możemy rozszerzyć na inne zawody medyczne kwestie kwalifikowania do szczepień. Jest to zrobione właściwie na wszelki wypadek. No, rząd tak mówi, że gdyby była sytuacja taka, że tych szczepionek będzie bardzo dużo i będzie potrzeba, aby uruchomić inne zawody, to będzie wówczas taka możliwość już gotowa. Nie będzie to wymagało przyjmowania nowej ustawy. Natomiast ja jestem zwolennikiem, aby to było w podobnej formie jak w tej chwili, jeżeli to tylko będzie możliwe, czyli lekarz kwalifikuje, a pielęgniarka To szczepi. dopytam jeszcze, panie pośle, o kwestię szczepień. Tak przekornie w stosunku do tego, co w tej chwili jest w tej kwestii czynione, czyli szczepimy od najstarszych zaczynając i schodzimy do kolejnych roczników. Czy w tej chwili przypadkiem to nie jest najpilniejsze zaszczepienie tych, którzy mają lat 30-35, nie słuchają obostrzeń, poruszają się, pracują, chodzą do tej pracy, przetrzymują niekiedy objawy zakażenia i dopiero później w bardzo ciężkim stanie trafiają do szpitala? Pytam to pod kątem tego, że jak będzie więcej tych szczepionek, no to może po prostu szybkie szczepienia populacyjne, a nie schodzenie rocznikami. Jeżeli będzie więcej szczepionek, to pewnie przestaniemy się tak bardzo zastanawiać, jak w tej chwili, kto ma być pierwszy. Przecież były różnego rodzaju też modyfikacje. Wprowadzano do tych podgrup kolejne osoby i modyfikowano tą kolejność szczepień zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie też z pewną analizą. Pojawiło się osoby oprócz chorych onkologicznie, osoby przewlekle chore. Podejmowano też inne jeszcze decyzje w tym zakresie. Natomiast generalnie zasada, która została przyjęta przez rząd, w moim przekonaniu jest słuszna, jest ta kolejność dobra, no bo jakoś to trzeba było podzielić. Ale zaczekajmy, jak będzie dużo więcej szczepionek, zobaczymy, czy wtedy nie będzie można, zapisać w kolejkę wszystkich. Mamy nadzieję, że już w kwietniu tych szczepionek rzeczywiście bardzo, bardzo dużo w Polsce będzie. W kwietniu i maju ten proces niesłychanie przyspieszy. Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, jest gościem Sygnału Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. To nie koniec tej rozmowy, szanowni państwo. Ciąg dalszy za Bardzo chwilę w dziękuję. mediach społecznościowych, radiowej jedynki, także na stronie internetowej programu pierwszego Polskiego Radia.
Dziękuję bardzo. Panie pośle, taki tytuł z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Teraz trzeba ogarniać to piekło. Wstrząsający wywiad z panem Dymitrem Książkiem, lekarzem, który no jest jednym z tych, którzy walczą na pierwszej linii z koronawirusem. Wstrząsająca opowieść o pracy rzeczywiście do wyczerpania, bez wytchnienia, o tym, jak przybywa pacjentów, jak niewiele jest rąk do pracy. O tym w tej chwili czytamy w gazetach, słyszymy w radiu, słyszymy w telewizji, ale coraz częściej pojawia się pytanie, na które ja bym chciał, żeby pan spróbował teraz odpowiedzieć, no, jako też szef Sejmowej Komisji Zdrowia. Co dalej? To znaczy, w jaki sposób my powinniśmy zacząć jak najszybciej zmieniać polską służbę zdrowia, naprawiać ją po tym, co wydarzyło się podczas pandemii, ale też sprawić, żeby w przyszłości łatwiej było z takimi zagrożeniami walczyć. Więc po pierwsze, ja mam ogromny szacunek i poczucie wdzięczności do wszystkich moich koleżanek, kolegów lekarzy, ale także innych zawodów medycznych za ten ogromny wysiłek związany z pandemią. To jest naprawdę wielka rzecz, bo przez wiele miesięcy są rzeczywiście na pierwszej linii frontu i to jest niezwykle, niezwykle ciężka i ryzykowna przed jeszcze szczepieniem praca. Teraz już na szczęście to ryzyko jest mniejsze i to był też jeden z powodów, dla których właśnie personel medyczny był szczepiony jako pierwszy. Natomiast co do pewnych zmian systemowych, no po pierwsze, oczywiście nie spowodujemy skokowo od razu, że będzie więcej lekarzy czy pielęgniarek. Jest to proces, który niestety musi trwać w czasie i my to realizujemy. Od 5 lat, jak rządzi Zjednoczona Prawica, ogromnie zwiększyliśmy przyjęcia na studia medyczne, tak aby personelu medycznego, aby lekarzy było więcej. 28% osób jest więcej przyjmowanych na studia medyczne, tylko że pamiętajmy, studia trwają 6 lat, później rok stażu, później najczęściej 5 lat specjalizacji, a więc 12 lat, aby mieć takiego w pełni wyedukowanego, już do końca przygotowanego lekarza. Ale są też tacy, panie pośle, którzy mówią, że nie rzecz w pieniądzach, ale w tym, jak system jest zorganizowany, że tutaj są rezerwy. I ja pamiętam, że takie zdania o rezerwach, które są w systemie, to ja słyszałem po raz pierwszy jeszcze, jak Konstanty Radziwiłł był ministrem zdrowia, więc zastanawiam się, jak duże są to rezerwy, a z drugiej strony, no myślę sobie, przecież jak ta pandemia się skończy, kiedyś się skończy, tym wszystkim ludziom naprawdę należą się długie, długie urlopy, a nie jesteśmy w stanie zamknąć na pół roku czy na kwartał służby zdrowia po to, żeby na zasłużony odpoczynek ci wszyscy, którzy nas ratowali przed koronawirusem, mogli się udać. No to wszystko prawda, ale ja na razie skoncentrowałem się na tym wąskim gardle, które jest jeszcze przez co najmniej kilka lat będzie, jeżeli chodzi o liczbę personelu medycznego. Natomiast inną sprawą to są oczywiście pieniądze i organizacja. Nakłady też się zwiększają. Zjednoczona Prawica, to ten rząd przyjął tą ustawę, ten Sejm przyjął ustawę 6% PKB, więc te nakłady rosną. Nasi poprzednicy, ja to doskonale pamiętam, identyczną ustawę, która została w spadku po PiS-ie, jeszcze ustawę profesora Religi, wyrzucili do kosza i nie chcieli zwiększać tych nakładów na ochronę zdrowia. Natomiast kwestie organizacji. No wprowadzono sieć szpitali, wprowadzono też inne zmiany, inne rozwiązania ustawowe, o których można by osobno kiedyś dłużej i szerzej opowiadać. Natomiast to wszystko wymaga jeszcze korekty i zmian. Mówiąc najkrócej, są pewne lokalne potrzeby służby zdrowia, potrzeby na danym terenie, jeżeli chodzi o jakie specjalności brakuje, jakich oddziałów brakuje, czego jest być może w nadmiarze na danym terenie. A tutaj, panie trzeba pośle, dalej ten system
dopasowywać do tych lokalnych A tu, panie potrzeb. Pośle, się zderzają dwa punkty widzenia, bo są tacy, przede wszystkim po stronie koalicji rządzącej, którzy mówią, że potrzebny jest większy wpływ państwa, wpływ władzy centralnej na to, jak ta sieć szpitali wygląda, że to zarządzanie, ten nadzór nad szpitalami właśnie powinien być zwiększony. Nie dlatego, żeby bardziej pilnować, tylko dlatego, żeby lepiej gospodarować. A z drugiej strony słyszymy głosy no też o tym, że najlepiej z lokalnej jednak perspektywy widać, czy szpital jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, jakie specjalizacje są, więc gdzie tutaj znaleźć złoty środek? Moim przekonaniem można połączyć te głosy, dlatego że bez nawet zmian systemowych, jeżeli chodzi o tę centralizację, na temat której toczy się dyskusja, w ramach sieci szpitali można dokonać niezbędne korekty, a pewne działania można wymusić również i odpowiednim finansowaniem. Są procedury medyczne, które są bardzo dobrze finansowane, są takie, które są niedoszacowane. To też wymaga wreszcie uporządkowania. To zostało w dużym stopniu poprawione, ale jeszcze daleko niewystarczającym. Więc to wszystko tak naprawdę stanowią swego rodzaju naczynia połączone i trzeba w każdym z tych punktów podejmować działania. Można by jeszcze wymienić parę innych, które mówią się, najbardziej ogólnie możemy nazwać korektą systemu ochrony zdrowia. Coś, co tak na dobrą sprawę zawsze, wszędzie na świecie nie trwało rok czy dwa, trwało od kilku lat do nawet kilkunastu lat i wtedy możemy ten efekt pożądany osiągnąć. No ale jeszcze trochę pracy przed panie nami. Panie pośle, cytat z wypowiedzi Barbary Nowackiej, przedstawicielka Lewicy, dzisiaj w jednej ze stacji radiowych rano powiedziała, to nie opozycja sypie piach w szprychy, to Zbigniew Ziobro to czyni. Nawiązała w ten sposób do kontestowania przez Solidarną Polskę Krajowego Planu Odbudowy. Rzeczywiście wygląda na to, że nie doszliśmy jeszcze do tego momentu utarcia ostatecznego stanowisk, a czasu coraz mniej, przypomnę, na to, żeby wszystkie parlamenty krajów Unii Europejskiej ten plan odbudowy przyjęły. To prawda. To prawda. I tutaj jest kwestia właściwej oceny tych zapisów i porozumień, które zostały przyjęte, podpisane, uzgodnione w Brukseli. Oczywiście należy być tutaj czujnym i precyzyjnym, żeby nie dać się oszukać. Takie sygnały pierwsze już latem do Polski docierały, ale później jednak pojawiły się kolejne rozmowy. Przypomnę te rozmowy, które dotyczyły zarówno Polski, jak i Węgier. I nie ma w tej chwili żadnych powodów, aby nie wierzyć panu premierowi, że te wszystkie wątpliwości zostały dopracowane, wyjaśnione i że tutaj żadnego zagrożenia nie ma. Myślę, że to wszystko, co w tej chwili się dzieje, to są niepotrzebne spory w obrębie Zjednoczonej Prawicy, choć jest jeszcze czas. Zgadzam się coraz mniej, żeby to wszystko do końca między sobą wyjaśnić. Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia Sygnałów Dnia. Bardzo dziękuję, panie pośle. Również dziękuję. Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego w dniu dzisiejszym. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.